Cześć, jest początek marca, więc czas najwyższy zabrać się za to, czego nie zdążyłam zrobić w tamtym roku jesienią, czyli przesadzić krzewy liściaste. Pamiętajcie, że robimy to zawsze w stanie bezlistnym, ponieważ wtedy po prostu mogą się przyjąć nasze krzewy. Czyli jesień, zima w czasie, kiedy nie ma zmarzniętej ziemi oraz początek wiosny. Najlepiej tak naprawdę w momencie, kiedy jeszcze pomki nie zaczęły pękać. Dlatego ja się teraz spieszę, aby zdążyć to. Szczerze mówiąc, bardziej wolę termin jesienny przesadzania, ponieważ jesienią, kiedy zaczyna roślina tak jakby zrzucać liście, zaczyna przechodzić w stan spoczynku, wszystkie substancje pokarmowe schodzą w dół do korzeni, do dolnych części pędu i wtedy właśnie system korzeniowy rośliny jest najbardziej aktywny. Wtedy najlepiej się roślina krzewi, przyjmuje się, a szczególnie dotyczy to właśnie roślin iglastych. To, co bardzo ważne, będę musiała zredukować system korzeniowy. Oczywiście będę starała się jak najbardziej nie uszkodzić systemu korzeniowego korzeni, ale niestety będę musiała go po prostu zredukować, dlatego także będę musiała redukować górną część rośliny, po to, aby właśnie korzenie, które będą się regenerować, nadążyły z produkcją, transportem wody i substancji pokarmowych w górne części rośliny, które teraz na wiosnę będą się intensywnie rozwijać. Dlatego skracam pędy górne, które mi także mogą po prostu przeszkadzać w czasie, kiedy będę roślinę musiała wyciągnąć z tego dołka. To także mi ułatwi po prostu pracę. Silne po prostu skracanie systemu korzeniowego generuje nam silne cięcie górnej części. To jest mój dereń kołsa, który nie zdążyłam niestety przesadzić jesienią. Robię to teraz, pamiętając właśnie o tym, aby najlepiej wybrać jeszcze termin dosyć wczesny. Jest ziemia już niezmarznięta, mogę już przesadzać, ale najważniejsze, aby to zrobić jeszcze przed pękaniem pąku. Dosyć grubo wykopać tą warstwę korzeni jak najgłębiej, aby jak najmniej uszkodzić cały system korzeniowy. Udało mi się obkopać dosyć mocno i tak naprawdę obkopać wszystkie najważniejsze korzenie rośliny, ponieważ najważniejsze rośliny to tak naprawdę nie ten gruby, główny pęd, ale te korzenie włośnikowe, takie małe, drobniutkie, które one są odpowiedzialne za to, aby pobierać wodę i substancje pokarmowe z podłoża. To najbardziej na nich właśnie nam zależy. I teraz będę musiała tak naprawdę całą tą bryłę korzeniową, najlepiej jak najmniej w ogóle obsypując, dotykając ją, przenieść na nowe miejsce. Staram się później ułożyć krzew w ten sposób orientacyjnie względem północy i południa, tak jak rosnął tutaj. On na nowym miejscu będzie miał na tyle dużo światła, aby później zredukować całą koronę na wszystkie strony, tak jak będzie doświetlony. Pamiętajcie, jeżeli jest wolno rosnący krzew, tak jak ten kołsa, w stosunku na przykład do pęcherznicy, która rośnie obok, to ona naprawdę jest wolno rosnącą rośliną. Więc jeszcze teraz jest czas na to, aby go przesadzić, pomimo że już jest tak naprawdę dużym krzewem, ale na przykład na pęcherznicę, która jest obok, też by było za późno. W końcu udało mi się dociągnąć tutaj mojego derenia. Jest strasznie ciężki ze względu właśnie na tą bryłę korzeniową. No i
ze względu na to, że jest po prostu wilgotna gleba, ale to jest bardzo dobrze, ponieważ całość się fajnie trzyma i nie chcę, aby korzenie zostały uszkodzone. I teraz tak, najważniejsza orientacja, czyli tak jak urósł wcześniej, na tę samą głębokość. I to, co ważne, są właściwie dwie sprawy. Jeżeli chcielibyście przesadzać rośliny, które wcześniej wchodzą w okres rozwoju na wiosnę, czyli na przykład krzewy, które wcześniej kwitną, tak jak na przykład migdały priklapowy, to najlepiej przesadzać go jesienią. A pozostałe krzewy możecie na przykład wczesną wiosną. Druga sprawa to nie stosujemy, broń Boże, nawozów mineralnych teraz, ponieważ właśnie te cieńsze korzenie, które są nam najbardziej potrzebne, są najbardziej wrażliwe właśnie na zasolenie. A podsypując nawóz mineralny, możemy po prostu je spalić. Ja będę stosować kompost, taką ziemię liściową, przerobioną. Obsypię po prostu wokół moich korzeni i oczywiście obficie podleję wodą. Dobra. Worek. Najważniejsze, że udała mi się pogoda. Nie jest słonecznie. Jest zachmurzone niebo. No i wszystko tutaj muszę teraz wyrównać. Korzenie muszą się schować. Krzew rośnie dokładnie tak, jak rósł wcześniej, tylko przeniesione na inne miejsce. Ziemia wokół spulchniona. Nie będę jej uklepywać, tylko obsypię właśnie tą ziemią liściową. Przykryję agrowłókniną. Oczywiście wcześniej podleję obficie. I będzie wszystko sobie rosnąć powoli. Tu chciałam Wam jeszcze pokazać jeden gatunek drzewa, który przesadziłam chyba 2 lata temu. To jest metasekwoja chińska. Bardzo ładnie się przyjęła, pomimo tego, że została mocno skrócona. Właściwie jej system korzeniowy został tak mocno zniszczony, jak widzicie właśnie to na zdjęciu. Ale ponieważ ona właśnie ma system palowy, głęboki system korzeniowy, dlatego trzeba było go tak mocno skrócić. Bardzo ważne przygotowanie miejsca, później intensywne podlewanie. W pierwszym roku może ona za bardzo dużo nie ruszyła, ale jak widać w następnych latach już sobie bardzo ładnie poradziła. Mniej więcej była do tej wysokości, a teraz już jest bardzo wysoka. Będę musiała ją ciąć, ponieważ metasekwoja chińska jest dużym drzewem. Miała to być odmiana wcześniej złota, karłowa, mniej więcej do 3 metrów wysokości, ale ponieważ sarny ją mocno zjadały, dlatego musiałam ją też przesadzić. Nie wiem, czy czasem właściwie od korzenia nie wybił podstawowy gatunek, który w naturalnych warunkach może wyrastać nawet do 30 metrów wysokości.